Chcesz Orange Flex? Przejdźmy rejestrację krok po kroku. Jak chcesz się zarejestrować? Ja wybieram maila. Wpisuję imię i nazwisko, podaję adres e-mail. Teraz tajne hasło. No siema, tutaj mogę lepiej poznać Orange Flex. A teraz chodźmy dalej, czas na wybór planu. W Orange Flex dostaję nielimitowane rozmowy i SMS-y, a do tego Social Pass, z którym Facebook, Instagram i inne sociale działają bez zmniejszania mojego pakietu. Ile gigabajtów internetu chcę miesięcznie? Dużo. Dobra, biorę ten. A co z numerem telefonu? Możesz przenieść swój numer z innej sieci lub wybrać sobie nowy. Okej, ja chcę nowy numer. Pora na 1 z 10. Wybierz sobie numer dla siebie. Okej. Ja wybieram kartę eSIM. Teraz potwierdzę, że jestem właścicielem swojego dowodu osobistego. No rozumiem, bezpieczeństwo. No to cyk. O, jeszcze selfie. Flex porówna oba zdjęcia i potwierdzi, że to mój dokument tożsamości. Super, że nie przechowuję moich zdjęć. Wybieram, jak Flex da mi znać o najważniejszych sprawach. Zaznaczam zgody i sprawdzam, czy wszystko się zgadza. A teraz Flex potwierdza, że ja to ja. Dodaję kartę płatniczą. Aktywuję swój plan i kartę eSIM. Zostałem automatycznie przeniesiony do ekranu systemowego. Instaluję eSIM. Dodaję plan. I ustawiam Flex jako główny profil na telefonie. Voilà! Mój Orange Flex jest już gotowy do użycia. Tutaj widzę, ile mam jeszcze gigabajtów i aktywne pasy. To co? Teraz twoja kolej na wybór swojego planu. Siema! Ja już w Orange Flex. Szybko poszło!